Dobra, słuchajcie, gdzie się spotykamy? Co ja robimy? Ja mogę poprowadzić. Jakiś parking by się przydał. Ja to ja znaczy kto? No nie wiem, obojętnie, że to proszę. Ja jedyna z tym jedno. Że się ten nie skończy. No właśnie. Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek ze zlotu Forza Horizon 4. Dzisiaj będziemy robić ciekawe rzeczy, oprócz takiego zlotu, widzicie, takimi różnymi samochodami. Nie skonkretyzowaliśmy, jaki to ma być, jaka to ma być klasa, jaka to ma być marka i tak dalej, jak zawsze to robimy. Bo dzisiaj będziemy robić coś zupełnie nowego, czyli będziemy robić wyścigi z punktu A do punktu B. I o właśnie, bo często pytacie o taki licznik, nie wiecie jak go zrobić. Zobaczcie sobie mój film, powinienem gdzieś tutaj dać wam linka odnośnie tego, jak to stworzyć. Jest to prosta sprawa, błagam, przestańcie mi pisać maile i wiadomości wszędzie, gdzie się da, odnośnie tego, jak to skonfigurować. To jest naprawdę proste. W tym poradniku pokazałem wam, jak to zrobić, więc sprawdźcie sobie. Idź mapę, zaraz. Dobra, wybieraj. Gdzie jesteście? Ej, Lucek, a film ma mapę na 4 koło, czy na ile? Na 3 chyba. Kto? No pil. Pil ma napęd na tylne koło. Może na zamku. Na jedno ma napęd. Na jedno koło ma napęd. No. W sensie da się zrobić słopa na wódę, ale tam ma 3 koła. No 3, a to wtedy masz napęd na 3. No a AWD to są to od wszystkich kół, a nie od 4. No właśnie, to byłoby 4. No ja chciałem dotykać pila. Dobra, to gdzie możemy jechać? Na zamek? Widra V2 prowadzi konwój, jedziemy na spotkanie. Wybierz jakiś parking, ziomek. Jedziemy za nim. Chyba na zamku. Na zamku znowu? Wszyscy Lambo wzięli. A to było na zamku ostatnio? Audi. Tak było. Było. Nie, ale mamy też taką akurat panią. Dzień. Sorry. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Dawno nie było pełnej sesji, kurde. To akurat można to robić koło tam, gdzie jest eliminator ogólnie na tych polach. Okej. O! Widra prowadzi. Nie, nie wiem, czy dobrze. Widra? Wiadra! Wiadra! Wiadra? Nie, widra. Wiadra po dwa. Wiadra. Dobra, wiadra. No bo to jak ktoś tu na dachu poleciał, co jest? Co to było? Jak ty, chłopie, będziesz się tym ścigał? Gościu! Też to ja może pila lepiej porobię. No to powiedzcie mi, jak się dzwoni miejsce. Ja sobie na razie pila porobię. Jaka tam masa się zbiła, gdzie to miejsce wszyscy obok. No dobra, jedziemy. Cześć, gdzie on jest? Gdzie jest to? O, co mi tak rzuca tym? Dobra, widzę, to wiadra V2. On tam uciekasz. Ja mam pomysł, dobra, ja wiem gdzie. Ej, jest trochę daleko, fajny parking jest. Dobra. Kurwa, jak pila się. Powtórzyć zlot Lambo? Lambo są głodne. Ciekawie by było. Za mało Lambo jest. Nie, ja bym zrobił zlot. Każdy tych Lambo jest. Zlot Fordów. Tak, zlot Fordów. Ja zrobiłem zlot ogólnie aut trójkołowych. No to dwa. To tylko BMW i Seta i Pil P50. No to co? Nieprawda, zlot jest przeciw. I Seta ma 4 koła. Jeszcze Robin, Reliant. Reliant jest, no. O, zlot Fordów. Nie, to jest Superman, sorry. Ja ostatnio polubiłem na drift i to lata, bez kółeczek. No to... Dobra, no to możemy zrobić jeszcze jeden zlocik najwyżej później, zobaczymy. Na razie robimy taki... Słuchajcie, bo opcja jest taka. Wybieracie sobie jakiś samochód, taki jakiś wasz ulubiony, szybki, może być z klasy S2, może być nawet z klasy X. I będziemy jechać z punktu do punktu w górach. Będziemy startować z jednego miejsca, ja będę w trybie drona i będę obserwował, kto po prostu wygrywa, kto przegrywa, o. I w miejscu, gdzie ja będę, to tam jest meta, o, tak zrobimy. A to drogą, to będzie drogą? Drogą, asfaltową. I będzie trochę kręto, więc macie jeszcze okazję, żeby sobie przygotować jakiś samochód. Na razie robimy takie spotkanie luźne, bierzecie po prostu jakieś tam swoje ulubione. A potem... Moja Civic da radę wszędzie. Z Civiciem tam nie wiem, czy dasz radę na tych zakrętach, bo tam jest trochę, trzeba tam trochę skręcać. Nie da się tak na przełaj ładnie pojechać, bo są kamienie. 4x4? Co, co? Szóstka 4x4. Co? Ja mam Civica 6x4x4. No okej, może być, cokolwiek, no. W każdym razie będziesz musiał się ścigać z kimś, kto będzie miał na przykład Centenario, nie wiadomo, na kogo trafisz, tak? No,
to dobrze, że ja nie dołączyłem. Aha, wstawiamy. Dobra, ustawiamy się, słuchajcie, tutaj jest ładny parking, faktycznie, go tak nie znałem. Serio? Wow. No, jakoś tak nigdy tutaj nie byliśmy jeszcze, fajnie, że... Jeżeli jeszcze kiedyś będzie zlot, to jeszcze mam jeden ciekawy parking. Kiedy ludzie złoci, no. Z drugiej strony my to z ekipą latam i trochę jest ogólnie parkingów w Forzie fajnych. Jest bardzo. Jest, jest. Na szczęście tutaj zrobili dużo takich miejsc, gdzie można się spotkać. Wprowadzali do trójki. Czekajcie, wyjadę. Brakuje, że trochę mało miejsc. Ja kolejny parking, jak coś, ale dobra. I tu jest dużo miejsca w sumie, bo no, na pewno wszyscy się zmieścimy. Możecie naprzeciwko stanąć, przecież nie musicie tutaj, nie? Ja chcę z Hasiokiem, ja chcę z Hasiokiem. Proszę, się nie... Aha. Hej, bo korzą wyleciałem na dwa koła. Jadę. Dobra, robimy tak. Szykujecie sobie zaraz furki swoje. Odcinek będzie górski, ja wam zaraz powiem. Weźcie sobie na mapkę. Odcinek tej drogi będzie z punktu A do punktu B wyścig. I to będzie... Jak to tłumaczyć? Dobra, wiecie gdzie się zaczyna Upgrade Heroes? Biznes? Nie. To inaczej. Upgrade Heroes. A wiem, bohaterowi ulepszeń, dobra. Tak, koło tych takich kontenerów opuszczony ten. A, ekspres. Dobra. I tam jest taki fotoradar. To jest speed, no. Speed Zone, to jest taki, nie? To powiedzmy, że od. Ale który. A, tam gdzie jestem, wyścig Drag Strip? Dobra, najlepiej to ja się w ogóle tu przeniosę. Będzie szybciej w to miejsce i teraz się tu pojawiłem. Zobaczcie na mapę. Będziemy patrzeć? Patrzycie, no to teraz patrzcie. Tu jest taki mostek. I zaraz możecie się tutaj w sumie też przenieść. Ja nie mam tego domu. Nie musicie mieć dom. Aha, do przenoszenia, tak? Tu musisz to jeść. Ja nie mogę. Dobra. Mogę pojechać i go jakoś teraz kupić. W każdym razie to jest tu. Mogę wam zaznaczyć, czy nie teleportować. Ech, Lucek, ktoś to zrobił. Dobra, w każdym razie to będzie w tym miejscu. I z tego miejsca startujemy. I kończymy. Kurde. Boję, tak już się boję. I kończymy, żeby było ciekawiej. No. W tym miejscu. Nie, mam pytanie. Żeby nie było, że ktoś sobie skraca przez skakanie. To będzie tutaj. Także będzie trzeba pojechać i zobaczyć, tutaj nie ma jak skracać za bardzo. Jak ktoś będzie chciał sobie skrócić tam ten długi zakręt, no to będzie musiał przejechać przez skały, więc też tam nie da rady. No więc tak. Jedziemy ogólnie drogą, nie? Będziemy się ścigać drogą. Teraz macie czas na to, żeby sobie potrenować, sprawdzić samochody. Ja też się raz przejadę. O, dzięki, kurde, już dostałem boosta na start. Trenujcie sobie, zobaczcie jak się tutaj jeździ. I słuchajcie, oni nie wiedzą. Ja już wyłączyłem mikrofon i tak dalej, oni mi teraz nie słyszą. Ale dzisiaj mam dla nich nagrodę. To są słuchawki douszne od Astro. Astro wysłało mi takie słuchawki i w sumie nie wiem co z nimi zrobić. Więc wyślę, to są takie zwykłe słuchaweczki, nie? Nic specjalnego, one nie są jakieś tam super premium. Nazywają się In-Air Monitors. Więc dzisiaj będzie taka mała nagroda, taki upominek dla kogoś, kto sobie po prostu wygra wyjątkowo. I specjalnie o tym nie mówię teraz na Discordzie do nich, żeby była dla nich taka, wiecie, niespodzianka, nie? A zresztą też nie mówię po to, żeby po prostu ścigali się tak na ludzie, żeby się po prostu dobrze bawili, nie? A nie żeby tam jakaś chora rywalizacja się tutaj pojawiła, jakieś tam wyzywanie, jakieś tam zazdrość czy coś. Nie, więc po prostu mówię tylko do was, ale będzie beka dla mnie, jak się okaże później. Ja im dam znać na Discordzie w ogóle. Skontaktuję się z tą osobą, która wygrała i wiesz. A to będzie takie incognito. Nie wiem, może powiem teraz na odcinku. No zobaczymy. No, no w każdym razie ten odcinek drogi jest taki ciekawy. Trudno to przejechać na przełaj, więc myślę, że jest ciekawie, nie? Zobacz, trzeba tutaj jechać drogą, to jest króciutkie, więc nie zajmie nam dużo czasu. A też skracanie na przełaj tutaj się totalnie nie opłaca, no bo trzeba będzie dojechać do mety w tym miejscu, pyk. Więc tutaj można było ten ostatni zakręt może skrócić, ale po prostu umówię się z nimi, że jedziemy, ścigamy się asfaltowo, żeby wzięli sobie jakieś takie furki do ścigania się asfaltowego. Słuchajcie, weźcie sobie takie furki asfaltowe. Będziemy się ścigać po asfalcie, ok? Żeby tak nie skracać
Po prostu, tak. Przygotujcie sobie dobre fury. Ale takie rajdowe, bo jakby rajdowe mają szybkie, szybko przyspieszają. No może być cokolwiek. Słuchaj, zależy, przygotuj na furę, która, która będzie najlepsza dla ciebie do tych zawodów. Sorry. Każda musi być powrót. Wiesz co chcę, zio. Audi Quattro tutaj, nie widzimy się. No. Ludzie, mógłbyś zaznaczyć, gdzie to jest? Jeszcze już, raz? Wiesz co, już podjadę tam na to miejsce i będziesz mógł sobie... Ja będę stał w miejsce startu. Do połowy tego zakrętu. Ale jest zaznaczone. Tak, jest zaznaczona meta. A on nie wie, gdzie się zaczyna po prostu. To ja sobie tam podjadę. I słuchajcie, najlepiej... Nie, ja wiem, gdzie się mniej więcej zaczyna, ale... No to co się... jest w połowie tej strefy driftowej, co jest nad... nad Lego, coś tam. Nad tym kontrami. Ja to wyciągnąć 4x4, nie? A powinieneś mieć zaczęte jako... Znaczy, zaznaczony jako punkt grupowy tą metę. Kurde, jak mi się język prączy, co jest? O, ja jestem na tym miasteczku festiwalowym. Gdzie przed chwilą dźwięk nie no to możesz się tutaj przenieść. Chyba, że ty nie jesteś w ogóle w grupie. Jesteś z nami na sesji? Jestem, no. Aha, dobra, no to spróbuj sobie... Nie masz tego domu kupionego, no nie? Co się możesz teleportować. To spróbuj sobie tutaj do nas dojechać. Jak otworzysz sobie mapkę, to powinniśmy ci się pojawić, jakieś zielone kropki. Jak do nas dojedziesz, to... Będziesz widział. Ja tu będę czekał, nie? Dobra, dobra. Dobrze, to pierwszy startuje... wiadra, kurde. Ja pierdzielę... Czekajcie, bo przede mną jest auto jakieś sobie jedzie. Aha, dobra, dobra. Puszczę. Bakmono i Honda Civic. No jestem ciekawy tego pojedynku. Samochody z zupełnie innej parafii, kurde, obydwa. Ale zobaczymy. Chyba nie ma na 4. A to nie musi mieć. No. Ja powiedziałem tak w ogłoszeniu, że na 4, ale może mieć na przód, może mieć na tył. Kto nie ma pary, kto nie ma pary, kto nie ma pary. Dobra, słuchajcie, zaczynamy. Odliczam. No to przed zielonym Porsche jest biały, który nie ma pary. Odliczam, no 3, 2, 1, start! Ty u mnie jesteś niewidzialny. No bo Lutek jest ej, na drodze. Ej, bo za nami BMW stoi! Jaka walka, ty! Mówisz aż taka wielka? Ej, ja pierdzielę, jak się fajnie ten Civic trzyma, drogi. Co jest? No, aha, mi się menu odpaliło, fajnie. I przyszła myszka na drugi ekran i menu odpaliła. O nie! To ty, to ty na hamaku grałeś, czy na łóżku? Nie. To ja. Ktoś inny, ale dobra. Ja już przegrałem. Ej, ale wiesz, ja mam kilka śmiech. Ej, weźcie, przesuńcie to BMW, bo tego trafika, bo ona... No to daj mu wyjechać. On też człowiek, daj mu wyjechać. A gdzie jest? Gdzie wy wszyscy jesteście? No start. Dobra, S. Ktoś, czemu wy poznikaliście, kurde? Typie, ja się nie wierzę, że wygrałeś, jak mi menu włączyło. Jesteśmy invisible. No właśnie widzę, że jesteście invisible. Wy jesteście na sesji, bo zniknęliście mi. Ta. No dobra, Civic wygrał. Civic wygrał, tak, Civic wygrał. No kurde! Kurka, czemu ja to zrobiłem? To jest. Okej, widzę wszystkich. Teraz Audi i Maserati MC12 chyba, nie? Chwila, dajcie mi podlecieć tam. O kurde, ale poleciałem, sorry. No ciekawy, ciekawy będzie pojedynek. Ej, czekajcie, nie, chcę podlecieć, chcę to zobaczyć. Dobra, no to jeszcze chwilę poczekamy, no. Odliczam, 3, 2, 1, start. Ua. Audi zostało z tyłu na starcie, what? No. Z napędem na 4 kapcie? Kurde, ale tamten poszedł. Ja go nie mogę dronem dogonić. BMW. Dobra, BMW poszło. Chcesz to nagrywać? Tak może się wezwanie. No nie, no nie. Jak to Maserati się trzyma, drogi. Jak przyklejone. A może spodziewał się. To wiem. Wyleciało, wyleciało z drogi, ale jedzie. Audi zostało z tyłu. Boję wam. I... Gdzie jest koniec? Wygrał. No, okej, tu jest koniec. A to tutaj był koniec? Tak, tutaj nie miałem zaznaczonego na mapie tego miejsca. Czemu cztery osoby mają lidera? Czemu jestem też liderem? Aha, dobra, no to powiedzmy, że do początku strefy, jak dojedziecie, żeby nie było, nie?
No, to tak możemy zrobić. Nie wiedziałem, że to znika ten punkt. Co to się stało? Nie, nie znika. Bo się strefa odpala, punkt jest trochę dalej. Dobra. Teraz... Ej, ale że Mercedes się chce ścigać? Ej, ale to jest tak, Morale. Czy ja tu widzę, czy tu się ścigał będzie traktor z Audi, z tym no z BMW? Z BMW się będzie ścigał. No tak! Jadro, otóż dobrze myślisz. Dobra, uwaga, odliczam następnych. O Boże, czekaj! Zjedźcie z drogi tam. Lubmenusza. No, 3, 2, 1, start. Ciekawy pojedynek. Czekaj. Tego mini chodź. Ale wiecie, jakie ja nabyłam tylko jeden punkt. A ten Chevel też ładnie tu ciśnie. Mhm. O, Maserati wypadło? Nie, no. Chevel prowadzi. Dawaj. To Chevel na pewno, nie? Tak. Dobra. Ty, jak się trzyma? No Chevel 4x4 to może i się trzyma. I Maserati, która Maserati jedzie, dogania. Aha. O kurde! Walczcie, jeszcze nie koniec. Jo, ale się ale fajny pojedynek był. Maserati! To było najbardziej. Maserati wygrało, nie? Ja nie podpuszczam, ale tak. Nikt by nie pojechał. Tak, to Maserati tylko łatwiejsza. Dobra. Kurde. Ciągnik oczywiście, że wygra. Ciągnik wygra? No, wygra, zablokuje. To jest jakiś ciągnik marki Turbo. Nie, to jest mój traktor. Jest ta walka, że jeździ 130. Dobra, Porsche kontra Nissan, gotowi? Czekaj, bo wraca. Dobra. To powodzenia życzę. Powodzenia. Uwaga, 3, 2, 1, start. Czemu wy zablokowaliście ciągnik? Traktor wygra. A jak to jest możliwe, że mi się ciastko upiekły praktycznie? Ja miałem położone nad grzejnikiem ciastka i one się upiekły. Co? Ale zimny czy ciepłym grzejnikiem? Nismo i coś zielonego. Ale on jest brudny. Kurde, ale Nissan poszedł. Musisz wysłać nam te ciastka. GTR się będzie dobrze trzymał. To ci się nie wierzy? No, on jest akurat bardzo dobry. A to ten? A ja myślałem, że to chodzi o tego GTR-a, tego nowszego. Ej, kto chciał pograć? No. Ładnie, dobra. I ci, co wygrywają, ustawiają się z tyłu stawki. Tam. Ile osób macie? 12 na razie, full jest. 12. Dobrze. A ci, co przegrali, to gdzie? No. Nie wiem, no chyba wychodzą w ogóle ze zlotu. Koniec, wywalam ich z ekipy. Nie no, śmieję się, no gdzieś z boku się ustawcie po prostu. Ja zajmuję miejsce za nich. Dobra, Porsche i co jeszcze tutaj? Nie wiem, co to jest samochód jest. Weźcie ktoś, pociśnijcie to auto. Ja mam plan. Odliczam. Czekaj, bo BMW się chce z wami ścigać. Niech to BMW stąd pojedzie. A ja jestem ciekawy, czy Pila da się porobić na drift. Nie. Da się. Ciągnik się tutaj. Pojechał. Dobra, odliczam. 3. Dobra. 2, 1, start. Mogę bić? Porsche. Muszę w S-klasach się ścigać. No. No spoko, ja mam. Ale ciągnij jak poszedł, ty, jak idzie. Ale Porsche się rozwaliło. Tutaj jeszcze nie koniec jest. Czyli powiedzenie Porsche jest coraz gorsze, nadal działa. Porsche. Nie, nie, spychają się ty. Tego akurat nie znałem. Porsche lepszy, może gorsze. Nie, Porsche. Dobrze. No. No na początku nie poszło temu ziomeczkowi dobrze, a ten samochód fajnie wygląda, on jest taki strach. O kurde, ale się rozwalił. Nie wiem czy... Tak mono. Obydwo się rozwalił. Co masz do mnie? Ciśnijcie, to jeszcze nie koniec. Co mówisz? Spokojnie się ścigaj. Dobra. Ja się ścigam. Tylko zjem, daj mi chwilę. Ja pojadę z Grekiem. Dobra. Gotowe. To małe co? Konar? Konar, tak? Nie, ostatnio widziałem fajny nick, jak grałem w Overwatchu. Jak to było? Koński palec, jakoś tak. No i to nie co? Jak? Okej, następna para. Tu już nie ma nikogo? Nikt nie chce się z Pagani ścigać? Dobra, ja mogę. Chcę się ścigać z Pagani, ale nie mogę dołączyć. Ale czekaj, ty przegrałeś. Przegrani się nie liczą, już przegrani do tyłu. To nie. A. Przegranie jakieś? Ja chcę mieć udział. Dobra, no to Civic, dawaj. Nie. Civic.
Civic. Civic. Ej, ale wy to... O, Golf zedowali. Civic, miej nadzieję, że go porobisz w taki sam sposób jak ty mnie. Dawaj Golf wyciągnąć. Dobra, Civic kontra Pagani i Zonda. Lucek, Oddała. Dawaj tym, Golfem, na draga. Zaraz. Dobra. Mam trzy, dwa, na dwa, jeden, start. O, trochę zapóźnienie. Stary, ale jary. Jak poszedł, zielony, ty. Jak to małe poszło. Mała! Patrz, patrz, ty się tym Civicem, dawaj tym Civicem, jedź. Bo będzie beka nieprawdopodobne, jak wygra. I pójdź Golf, a. Civic jest w dodatku tych aut japońskich? Ten no. starszy? Chyba tak. Tak, ten co on ma, bo to jest ten stary Civic. Mhm. Albo on był kiedyś chyba do wygrania. Nie pamiętam już, szczerze mówiąc. Jak to możliwe, że ten Civic tak ciśnie? V12 motoryzacji. Pewnie V12 mu było. O Boże, ej, wygrał ej, ale to jest Madura. Wygrałem! Nie! Wygrałem, dobra. Jak to jest możliwe? Mówiłem, że Civic wygra. Jaka widownia na rowie. No, dobra, odliczam. Dwa razy Maserati. Jeszcze nie? O, dobra. Kurde, Civic porobił. Ja nie wierzę w to. Co za gościu. Dobra, Maserati gotowe? 3, 2, 1, start. Można zmienić dźwięk silnika. Oho. O dobra, czekaj, bo ktoś tam przede mną był, to nie zajmuje miejsca. Ja nie mogę iść dogonić tym dronem, te Maserati są potwory, ej. Przegrałem. Ktoś mnie mogę wziąć. Ja bym wygrał. Co się stało? Jakiś lag. Ha, audice tam jest. Wywalił się. Pod sam koniec, a drugi też. Ej, gdzie oni zniknęli? Kto wygrał? Ja! Maserati wygrało! Ale kurde, gdzie oni są? Ja ich nie widzę na mapie! Ty mnie wepchłeś na traktora. Jak odjedziesz za daleko, to nie widać wtedy. Aha, dobra. To może być dlatego, bo my z Szymanem mamy zupełnie... Ludzki Jedzio chyba wygrał, tak? Tak! Szymon widzę, że na poboczu, dobra. Kurcie, tak idzie bokiem. Poczekajcie, czy ja się zbawam? Ja muszę robić sobie zdjęcia. Dobra, to Ludzki Jedzio na tył. Jest. Dobra, niech to wrócą, niech to wrócą. Ja robię właśnie zdjęcie, że mam i teraz ale nie kto? Telefonem. Aha, Ej, ale... Nie, wrzucę ekranu, że widać tylko tabelę, nie, i mapę. Ja nie wiem, czy do tego Civica nie dałem nawet tylko do silnika, to nie jest fabryczne, seryjne. Okej. Okay. Niemożliwe. Chodziłem do bramka, i druga moc jest możliwa. Dobrze, odliczam następny, bo tutaj wcześniej miałeś chyba jakiś inny samochód, ten od Pagani, nie? Tak. Coś innego miałeś, dobra, bo nie kojarzę, żebyś wygrał. Okej, okay, no to w takim razie lecimy. Maselkarem leciał. Można sobie, maselkarem, dobra. Można sobie zmieniać samochody, także to nie jest tak, że... Mhm. Ten, nie? Ja nie chcę, gdzie teraz zostaje. Dobra, no to odliczam. Husiok, schowaj się tam, bo zrobisz tamę zaraz. 3, 2... Jeden, start. Nie, Ludzki Jedzio przyjechał. Nice. Ja mogę, bo się znają, tymi flagami machają. Stoję na ulicy. No i kto teraz wygra? No chyba Greku. Kurde, ten GTR jest faktycznie jak przyklejony. I znowu mi zniknęli, kurde, tutaj pod koniec. Ja muszę się gdzieś w połowie trasy ustawić, żeby mi nie znikali, bo jakieś tutaj dziwne rzeczy się dzieją. To tak, Maserati kontra Nissan. Gotowi? Gotowi, nie? Dobra. No to odliczam. Jest Max. Co to za Supra? Czekaj. Dobra, to jest jakiś random. To jakiś random? Aha, dobra, bo to nie od nas, kurde, zastanawiam się, o co jest chodzi. Jest Max? Grupa? Czekaj, Lucek, to wyszedłem ciągi. To odliczam. 3, ej, macie Maxa? 2, 1, start. Kurde, Lucek, macie Maxa? Tak. O, no i Civic nie wejdzie. Nissan przegra.
Maserati jak poszło. Do finału. Kurde! Spokojnie, spokojnie. Jeszcze dasz radę. Nie dam. Wywala. Już, już emocji za duże. O, lupa. Dobra, wygrałem. Wracam. No zahamować, by nie w kamienie! O Boże, jak to się udało, żeby nie w kamienie tu uderzyć. To okay. Lamborghini to przygotować, tak? Luki, Edzio. Ktoś jeszcze został? Chyba nie. To... jeszcze ty. Civic. Civic. Ale Civica wywaliło, nie dam rady go zaprosić. No bo macie fulla, bo ktoś dołączył za mnie. A no, 12, ty. Jakiś Czarek Games doszedł, a go nie było. Właśnie. Aha, to czekajcie. Dobra, no to ostatni finałowy pojedynek. Civic kontra Maserati. Civic kontra Maserati. O co chodzi? Jak to jest możliwe? Jak do tego doszło? Nie no, przegram, jak nic. Dawaj Maserati, ustawiaj się. Jeżeli kierowca ci nie wali na tych kamieniach. Dobra, odliczam. 3, 2, 1, start. Maserati ma nawet na 4 koła, widzę. No Civicie nie ma szans, jeśli ma gaz. O nie, nie mam szans. Jedź, nie poddawaj się. Tutaj jest bardzo trudny wyścig. Ty ja wiem. W ogóle mi się chórki na flecie. Nie mogę z tego Civica. Jakim cudem on porobił większość osób? Chciałem zobaczyć tego Civica. Kurde, o ja! Maserati się rozwaliło, dawaj Civic! To samo miałem. Ale znajdą. Nie, moi dachowali. Ja bym to wygrał, gdyby nie ten dachował. Pod koniec. Bardzo Luki Edzio wszystkich porobił, Maserati. Ładnie, Luki Edzio. Gratulacje dla Luki Edzio. Tak średnio grałem. Oni nie wiedzą, że ja mam dla nich nagrodę, kurde. Ja nie wiem, co on teraz zrobi, bo będzie, wiesz, będą problemy, że nie powiedziałem. Nie, a ja mam tutaj nagrodę, te słuchaweczki. Jak jakaś tam, wiesz, niesamowita nagroda, ale to tak fajny gest po prostu, myślę, nie? I oni się dopiero dowiedzą przez odcinek, jakby ja im nie będę mówił teraz, bo będzie spina, nie? Czemu nie powiedziałeś? Przecież bym coś lepszego wziął, albo bardziej się postarał. No, wyjątkowo dostałem teraz coś i chcę wam coś takiego dać jako taki konkurs, ale no nie chciałem, żeby była taka chora rywalizacja, że tam zaczną być jakieś, nie wiem, wyzwiska czy coś w tym rodzaju. No, chciałem, żebyście się po prostu dobrze bawili, nie? O, w ten sposób. Także co, zrobiliśmy sobie taki ciekawy, myślę, że zlot wyścigowy. Wyszło śmiesznie, nie spodziewałem się, że Civic tak daleko dojdzie i tak w duszy, kurde, kibicowałem mu, żeby wygrał ten pojedynek. No ale jednak tutaj aerodynamika Maserati i niestety napęd na 4 koła porobił temat. Chociaż podejrzewam, że Civic też miał napęd na 4 koła. No tutaj chyba nie ma niespodzianki, no. Ech, trudno, no. Wszystkich fanów motoryzacji chyba boli to w duszy, ale no, wiecie, zrobiłem takie zawody z takimi zasadami z tego względu, że no, ciężko zbadać, kto jakie tam ma osiągi, kto jaką ma klasę. Nie, jeden powie, że ma klasę S1, a okaże się, że ma klasę X i to tak różnie bywa, no nie? No, także dziękuję wam, że byliście na tym odcineczku, zapraszam was na kolejny, trzymajcie się, hejas!